weekend centrum folkloru i wszelkich atrakcji było Gorolskie Święto w Jabłonkowie. W ramach Gorolskiego Święta w Lasku Miejskim miał miejsce wspaniały koncert. Na scenie pojawiła się Natalia Nieman, chór męski Gorol i chór żeński Melodia. Prowodyrem mojej obecności tutaj jest Monika Ramsza, moja przyjaciółka, dziewczyna z Jabłonkowa. Los połączył nas ponad rok temu. Stałyśmy się sobie bardzo bliskimi osobami. No, po prostu się bardzo przyjaźnimy, rozumiemy, czujemy. Monika jest wybitną fotografką. To jeszcze bardziej łączy, kiedy kobiety posiadają cechy artystyczne i takież talenty. I Monika zaproponowała, czy też ja bym nie chciała tutaj wystąpić. No i oczywiście chciałam. No i tak to było. Jako artystka też sztuk wizualnych, malarka, wszystko co podchodzi pod sztuki piękne jest dla mnie bardzo, bardzo takie smaczne, smacznym kąskiem do odbierania, więc to było jedno przygotowanie. Sekundo, próba z męskim chórem Gorol, ale pierwszy raz będę dzisiaj z obydwoma chórami występować. Śpiewamy i Groniczku, Groniczku. Przepiękna pieśń, rzewna. Bardzo mi to odpowiada. Nie było jakiegoś dużego trudu, żeby się nauczyć, no bo umówmy się, to są też dosyć proste melodie, które niejako są wpisane gdzieś w DNA, ale muzyka folkowa, a szczególnie takie pieśni jak Ej Groniczku, Groniczku, to jest inny rodzaj takiej pięknej głębi, to jest inny rodzaj prostoty. Także takie były przygotowania. No dzisiaj oczywiście też miałam sztab dziewczyn, które pomagały, też pomagały, Boże, ja tylko siedziałam i podawałam się tym wszystkim dłoniom. No ubieranie było długie. Zapraszam, we wrześniu będzie teledysk do singla najnowszego o tytule Przełknij to. Realizowaliśmy ten teledysk z wybitną reżyserką Olgą Krzyżykiewicz. No i dalej pracuję z moim producentem Busławem, Tomkiem Busławskim, nad kolejnymi piosenkami. Może też coś powstanie tutaj na ziemi cieszyńskiej. Boże, bo wiemy, jakie tu piękne głosy są. Zdradzać? Już gdzieś tam zdradziłam, czy nie? Nie, no powiem tak, są piękne głosy i starszych, i młodszych. I kombinuję już, jak użyć tych przezdolnych ludzi również na nagraniu mojego albumu. Natalia Niemen. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich czytelników ox.pl. Z kamerą odwiedził je Mariusz Jeszczurowski.